Odcinku z cyklu Gimnastyka Zmobilizuj się. Dzisiaj mam dla Was dwa workouty. Jeden workout poprowadzi Bazylia, czyli coś dla tych, którzy lubią leżeć. Więc jeżeli masz ochotę dzisiaj poćwiczyć leżąc, szukając najbardziej odpowiedniej pozycji na poduszce, na kanapie, to ćwicz z Bazylią, obserwuj ją, rób to, co ona. Natomiast jeżeli lubisz się ruszać, masz ochotę poćwiczyć, poskakać, zmęczyć się, spocić, to ćwicz ze mną, ok? Przygotujcie sobie wodę, przestrzeń. Ja na razie zaczynam bez maty, później w ćwiczeniach w leżeniu możecie po prostu leżeć na podłodze, ale będę rozwijać matę, żeby było mi cieplej pod plecami. Jeżeli macie, to przygotujcie sobie krótką gumę i długą gumę. Jeżeli nie macie gum, to te ćwiczenia, które ja będę wykonywać z gumami, będziecie wykonywać bez. I ćwiczenia na ręce będziecie mogli zamiast gumy wykonać na przykład z butelkami wody. Ja akurat dzisiaj nie mam w domu butelek, bo zapasy mi się skończyły, ale po prostu będę, nie wiem, ćwiczyć z puszką i z termosem, żeby Wam pokazać tylko, o co chodzi. Ale jeżeli będziecie mieć butelki z wodą, półlitrowe albo 750 ml, to będzie fajne obciążenie na ręce wtedy. Zaczynamy! Dobrze, moi drodzy, to zaczynamy. Drużyna leżąca, grupa trenująca odpoczywanie, kładzie się na kanapie, na poduszce. Tą poduszkę trzeba wcześniej umościć. No i co, zwijacie się w krewetkę, w serdelka, ogon pod siebie, leżycie i patrzycie, jak my ćwiczymy. A moja drużyna, zaczynamy. Maszerujemy. Staramy się w rytmie do muzyki. I w tempie, i wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Jeszcze dwa razy. Trzymacie wysoko łokcie podniesione, troszkę wyżej niż dłonie, skręty w prawo i w lewo, ale zwróćcie uwagę, że biodra stoją w miejscu. Nie skręcam bioder razem z ciałem, tylko klatkę piersiową skręcam.
Wdechnij. Wdech. Wytchnij. Jeszcze dwa razy. Jeszcze jeden. Duże krążenia bedra. Druga strona. Okej, prawa noga, krążenia prawego biodra. I z powrotem do środka. Już trzymaj stabilne, mocne mięśnie brzucha, tak? Mocne centrum. Druga noga. Otwieramy. Wyciągaj się do góry, staraj się prostować i pomyśl o tym, że chcesz urosnąć. W drugą stronę. Trzy, dwa, jeden. Stań na złączonych nogach. Stopy razem, ugnij kolana. Krążenia w jedną stronę. I w drugą. Otwórz stopy, ugnij kolana i pracują teraz obydwa wewnątrz, czyli w dwóch różnych kierunkach chodzą. I z powrotem do środka. Ok, wyciągnij się. Skłon w jedną stronę. Drugą. Teraz zostań na prostych nogach. Wypchnij pośladki do tyłu, proste plecy. Zejdź w dół. Ugnij kolana. Roll up. Ok, mam nadzieję, że poczuliście, że jest Wam cieplej, że Wasza temperatura ciała się podniosła. Zaczynamy część główną. Ćwiczenie pierwsze w pierwszej serii. Jeżeli nie macie gumy, to otwórzcie ręce szeroko w prostej linii, następnie ugnijcie łokcie i będziecie pracować 30 razy, ciągnąc mocno łokcie do tyłu i ściągając w plecach mocno łopatki. Dobra? To jest bardzo delikatny ruch. Ten ruch nie jest duży, nie ma dużego zakresu. Tylko ciągnę do tyłu i takie lekkie pulsowanie, tak? Po to, żeby mięśnie z tyłu się sprężyły i popracowały. Jeżeli masz gumę, to przygotuj ją sobie przed sobą. Chwyć. Od góry chwytamy. Wyprostuj nadgarstki, czyli nie pracuj na zgiętych, na skręconych, tylko na prostych. 15 razy. Ściągamy ręce proste do tyłu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Stój prosto. Dobrze. I teraz mamy 15, gdzie chwytamy od dołu pod chwytem. Też wyprostuj nadgarstki, nie skręcaj ich. 15 razy. Go! Raz. Jeżeli nie masz gumy, robisz to ćwiczenie, które pokazałam przed chwilą. Ok, chwyć teraz gumę. Znowu od góry. Jeżeli nie masz gumy, chwyć cokolwiek. Weź sobie pasek i zrób to ćwiczenie trzymając pasek, tak? Ślizgnij barków. 10 razy. Raz. Dwa. I to, co mi moja trenerka mówi, ja mam przeprosty, jeżeli masz przeprosty, ugnij lekko myśleć jeszcze dalej. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Thank you.
ćwiczenie w tej serii. Jeżeli nie masz gumy, to bierzesz dwie butelki z wodą. To najbardziej polecam. No ja tylko mam poglądowo. Tutaj moje puszki i mój termos. Stajecie na nogach otwartych na szerokość bioder. Chwytacie. Ustawiacie w ten sposób. I moi drodzy, podnosicie raz, do góry dwa, skręcając dłonie do środka. Następnie otwieracie łokcie na zewnątrz i lekko do tyłu trzy, do linii barków, nie niżej. I do góry cztery. Opuszczacie pięć i w dół sześć. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jeszcze raz. To jest wersja bez gumy, z butelkami na przykład. Albo z czymś, co możecie trzymać w rękach, co będzie waszym obciążeniem. Zapamiętajcie sobie tą serię, bo moja seria dla osób z gumy, które mają gumę, będzie troszkę inna. Stajemy sobie na gumie, chwytamy nachwytem, czyli od góry i lecimy. To ćwiczenie już było. Wziąłam twardą gumę. Moje ręce propadną. Okay. To jest już jeden raz, jeszcze siedem, w sumie osiem powtórzeń. Drugie. Trzecie. Do góry. Jeżeli macie bardzo twardą gumę i trudno jest wam to zrobić, możecie tak zabrać, lekko ugiąć kolana i wypchnąć, prostując. Czwarte. Jeszcze raz wam pokażę tą wersję. To teraz jest piąte, to było czwarte. Ugnij, wypchnij, napnij mocno brzuch, staraj się nie chwiać, nie przechylać do tyłu. Hop. Szóste powtórzenie. Siódme. Wydech. I ósme. Zabierz. Ugnij. Wypchnij z wydechem. Ok, ściągamy. Już patrzę, co mamy dalej. Aha, ok, nogi. Ręce na biodrach. Ja stanę bokiem. Nogi blisko siebie. I robimy 8 razy na prawą nogę, 8 razy na lewą nogę. Wykroki i zakroki. Hop. Dwa. Trzeci. Czwarty. Piąty. Zrobię po przekątnie, bo nie ma więcej miejsca. Szósty. Siódmy. I ósmy. Zmień nogę. To samo. Start. Osiem. 7. Napnij mięśnie brzucha. 6. Wyprostuj plecy. Ściągnij z tyłu łopatki. 5. 4. 3. 2. 1. Dobrze. To jest koniec serii pierwszej i tą serię zaraz powtórzymy jeszcze dwukrotnie. Ok, jeszcze kilka dla was. Ja sobie wymieniłam gumę, bo jednak ta zielona jest dla mnie na razie jeszcze za ciężka, jak na dzisiejszy dzień. Wolę sobie dzisiaj poćwiczyć z lżejszą, co nie oznacza, że się obijam. Po prostu dzisiaj czuję, że ta guma będzie dla mnie bardziej odpowiednia. Czasami lepiej coś zrobić troszkę lżej, ale jutro lepiej się czuć, tak, i nie czuć, że sobie człowiek zrobił krzywdę. Lecimy, moi drodzy, od 15 razy, tak, z gumą albo bez gumy, w ten sposób. 3, 2, 1, go. Już sobie sami liczycie, a jeżeli nie liczycie, no to po prostu skończcie wtedy, kiedy ja. Mocno napięty brzuch, wyciągam do góry ciało, stoję na mocnych nogach.
Zmieniam podchwyt. I go. Napnij brzuch. Pamiętaj. Stój stabilnie. Czujecie z tyłu? Mam nadzieję, że tak. Chwytam znowu od góry na chwytem. Przypominam, pasek może być też. Pasek każdy ma w domu. I lecimy tym razem 10 razy. I 10 było. Ok, ślizgi. Jeżeli czujesz, że twoje barki już są bardziej rozgrzane, to możesz sobie troszeczkę zmniejszyć szerokość, tak? Z jaką trzymasz gumę. Ale to tylko wtedy, kiedy czujesz, że już barki swobodnie chodzą. 4. 5. 6. 7. Staraj się tego momentu nie przyspieszać i nie puszczać, tylko ciągnij sobie powoli, spokojnie. I ostatni raz u mnie. Dobrze, rozluźniam. Staję na gumie albo wybierzecie butelki i lecimy nasze ćwiczenie numer 2. Ok, teraz na pewno będzie mi troszkę łatwiej, ale i tak czuję, że ta guma daje mi opór, że dzięki niej mam obciążenie w rękach, ale za to lepiej kontroluję to, co się ze mną dzieje. Wydech. To jest nasz trzeci raz. Czwarty wdech i z wydechem góra. Trenuję leżenie. Bazylia jest w swoim legowisku, dalej w pozycji krewetki, więc dalej musicie leżeć na tej poduszce na kanapie, ok? Ręce na biodra, otwórz klatkę piersiową, ściągnij łopatki 8 razy. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. 5, 6, 7, napnij mięśnie brzucha, nie puszczaj go, nie odchylaj się do tyłu i zmiana, bo to już było 8, druga strona, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jest, wow, ok, nogi w tej serii zrobione, lecimy w serię drugą. Jak widzicie, Bazylia wróciła na drugą część ćwiczeń, teraz zmieniła pozycję na taką siedzącą, zastanawia się, myśli, więc z leżenia w pozycji krewetki możecie teraz przejść na chwilę i posiedzieć. Natomiast ja sobie rozwinę matę szybciutko, bo przechodzimy do kolejnej serii trzech ćwiczeń. Przechodzimy do pozycji plank, czyli deska. I będziemy, moi drodzy, tak, pamiętajcie, żeby cały czas mieć podciągnięty brzuch i nie wypinam kości ogonowej do góry, tylko ją lekko chowam pod siebie. Staram się jak najbardziej rozciągnąć, wyciągnąć, wyprostować plecy. I będziemy mieć serię noga do ręki, pompka.
Możecie tą pompkę robić w wersji tak zwanej męskiej, czyli z nogami prostymi, a możecie również położyć kolana na podłodze i zrobić w wersji damskiej, czyli skrócić sobie troszeczkę długość swojego ciała, dzięki czemu będziecie mieć trochę mniejsze obciążenie. Jeżeli nie umiecie utrzymać jeszcze ciała w pozycji plank w pompce, jeżeli pupa Wam dochodzi do góry, puszczacie brzuch, to proponuję robić wersję z kolanami na podłodze. Uwaga! Najpierw pokażę jedną serię, dobra? I już potem będziecie lecieć ze mną. Stopy razem i mamy jedną nogę do dłoni, drugą nogę do dłoni, kładę kolana, schodzę w dół, wychodzę do góry, hop. Powtarzamy 8 razy tą serię. Przygotujcie się. 4, 3, 2, start. 1. Druga. Uwaga, nie depczemy sobie z dłoni. Trzecia. Czwarta. Piąta. Szósta. Siódma. I ósma. Okej, rozluźnij. Popracuj nad garstkami, żeby teraz się rozluźniły po tym napięciu. Sprawdzę, co mamy dalej. O, guma krótka na udach, super. Przesunę sobie matę. Biorę gumę krótką, jeżeli mam. Jeżeli nie, zrób to samo ćwiczenie. Po prostu bez dodatkowego obciążenia na nogi. Zakładam gumę ponad kolanami na uda. Staję sobie jak najbardziej z boku, ponieważ będziemy wędrować na jedną stronę i na drugą. Staję z nogami na szerokość bioder, ale bardzo wąsko stopy. Prostuję plecy, uginam kolana, wypycham mocno biodra do tyłu i jeżeli to jest możliwe, to nie zostajemy na tej wysokości, tylko schodzimy niżej. Tak, żeby biodra były bliżej wysokości kolan, dobra? I będziemy sobie bardzo drobnymi kroczkami szli w prawo, czy tam w lewo, a następnie wracali w prawo. Przygotujcie się i go. Aha, jeszcze jedna rzecz. Otwieraj kolana na zewnątrz i ciężar ciała trzymaj bardziej na piętach, nie na palcach, nie odrywaj pięt. Już lepiej oderwać palce w tym momencie. Cały czas kolana pchają do boku. Go. I idziemy. Idziemy. Proste plecy. Dobra, nisko. Odpychaj kolana na zewnątrz. Jak już skończy ci się miejsce w pokoju, wróć. Widzicie, teraz bazylia zakłada nogę na głowę w tym momencie. Więc będąc w tej pozycji półsiedzącej, grupa ćwicząca z bazylią, próbuję nogę na głowę sobie założyć. Jeszcze chwilę. I jeszcze jedna. Hop. Małe kroczki, bardzo drobne, nie róbcie dużych. Okej, myślę, że czujecie już pośladki, jak się napinają, jak palą. Ściągamy gumę z nogi. I trzecie ćwiczenie w tej serii. Okej, jeszcze pozostaniemy z pośladkami. Wracam do maty, ponieważ kładziemy się na podłodze. Ręce wzdłuż ciała. Stopy na szerokość bioder, bardzo blisko siebie. I teraz jak będziecie się podnosić do góry, to nie otwieramy nóg, tylko trzymamy je cały czas blisko. I lecimy, moi drodzy, tak. Bioderka do góry i pulsujemy, napinając pośladki. Jeżeli bardzo mocno lubicie ćwiczenie, jeżeli bardzo mocno czujecie przody, ud, to od
odsuńcie trochę dalej nogi i przenieście ciężar na pięty, ponieważ powinniście czuć mocniej pośladki i tyłek ud. I to przeniesienie nóg na pięty spowoduje, że tu się rozluźni, ale napnie się z drugiej strony. Połóż, zabierz i jeszcze raz. 3, 2, 1, go! Pulsujemy. Hop, hop, hop. Przyklej ramiona do podłogi, ręce wzdłuż ciała, dłonie leżą na podłodze. To ćwiczenie na pewno wasze mamy będą sobie chwalić i cenić. 3, 2, 1. Ok, zabierzcie nogi na chwilkę na siebie. I powtarzamy całą serię, moi drodzy. Czyli co tam było? Pamiętacie? Zostawiamy matę. Ponieważ był plank, noga, noga, pompka. 8 razy, tak jak było wcześniej. Uwaga, grupa bazylii kładzie się teraz na brzuch. Ok? Widzicie? Wy też nie macie łatwo. Co chwilę zmiana pozycji. 3, 2, 1. Idziemy, noga. Jedna, druga, kolanka i pompka. Hop. Drugie powtórzenie. Trzecie. Czwarte. Oddychajcie w trakcie ćwiczeń. To jest bardzo ważne. Napnij mięśnie brzucha. Mocno zapnij je. Szóste. Jeżeli czujesz jakikolwiek ból czy napięcie w plecach, to znaczy, że mięśnie brzucha są zbyt rozluźnione. Ostatni, słuchajcie. Hop. Hop. Yes! Woo! Poszło. Tą serię mi się jakoś łatwiej robiło. Tak jest często, a potem jak zrobicie trzecią, to już upadamy. Dobra. Odsuwamy matę na chwilkę. Robimy sobie przestrzeń. Zakładamy gumę. Co? I wędrówka po pokoju, dobra? Chyba, że ćwiczycie dzisiaj na dworze ze mną. Bardzo drobny rozkrok. Jak robicie kroki, to nie róbcie ich stopami, tylko myślcie o tym, że je robicie bardziej, o tutaj, otwierając kolana. I kroczki drobne. Let's go! Otwieraj, otwieraj. Czuj pośladki i boki. Cała ta seria jest mocno teraz pośladkowa, to ćwiczenie i to dolne. Następne. Nie pozwalaj nogom, kolanom łączyć się. Czyli nawet jak robisz krok dostawny, to dalej rozszerzaj te kolana. Zejdź niżej, bo to ostatnie przejście będzie teraz. Spróbuj. Palą pośladki. Super. Jeżeli cię nie palą pośladki, to powtórz tą serię jeszcze dwa razy. Dobra? Wracamy do maty. I kładziemy się. Ta seria jest szybsza od poprzedniej. Jak tam bazylia? Grupa bazylii siada właśnie w tej chwili. Czyli na zmianę. My się kładziemy. Bazylia siada, ok. Teraz zrobimy troszkę inaczej, bo będziemy podnosić do góry i troszkę niżej opuszczać. Nie będziemy pulsować. Raz, dwa, do, trzy, do, cztery, jeszcze. 8, 7, 6, 5. Prawdopodobnie grupa leżąca na kanapie za długo już leżała. Trzeba się troszkę ruszyć, więc pochodźcie sobie i poszukajcie czegoś do zabawy chyba, bo tutaj coś... Jeszcze, a my tu lecimy z pośladkami, moi drodzy. Hop.
co tam? Chyba już jej się znudziło. Więc jak wam się też znudziło leżenie, to możecie do nas dołączyć teraz. Dobra, moja grupa. Jedna noga do siebie, druga noga do siebie. Kładziecie się na bok i stajecie. To jest koniec drugiej serii. I teraz w ramach chwili odpoczynku bawimy się pisarzyć. Ponieważ po każdej takiej serii potrzebujemy chwilki na regenerację. Możecie napić się wody w tej chwili. Bazylia, ja już się męczę. Nie musisz mnie męczyć dodatkowo bardziej. Od razu mówię. Bazylia mnie nie gryzie, ona się czerpami. Ona mnie zaczepia. Ok. Trzecia seria, moi drodzy. Ok. Grupa, która ćwiczy z Bazylią, teraz ćwiczycie zaczepianie swoich domowników i prośbę o zabawę. Moja grupa, chwilę się jeszcze może trochę z Bazylią poszarpać, ale delikatnie, bo to nowy delikatny piesek. Bazy, ja ci tą gumę zostawiam. Możesz zrobić ćwiczenie na ręce, tak jak my. A my lecimy do trzeciej serii. Jeżeli macie parapet albo... Ja używam parapetu, ponieważ no już jestem, mam ten 1,64 m, więc ta wysokość będzie dla mnie całkiem niezła. Jeżeli jesteś niższym człowiekiem niż ja, znajdź sobie coś niższego, na przykład stolik, ale uważaj, żeby ten stolik nie jeździł. Może ci na przykład tata przytrzymać go, albo możesz go podeprzeć pod ścianę, albo możesz masz tak jak ja regał, nie wiem czy to będzie widać, który jest niżej niż ten parapet i ćwiczysz na regale. Jak jesteś na dworze, możesz skorzystać po prostu z ławki takiej do siedzenia. I moi drodzy, otwieramy ręce dość szeroko, szerzej niż nasze ramiona. Chwytamy. Odchodzimy na odległość, którą musimy sobie sami troszkę dopasować. Jeżeli będziecie zbyt blisko, no to nie za wiele poczujecie. Jak za daleko, no to nawet jednej popki się nie będzie dało zrobić. Więc trzeba sobie tą odległość samemu wymierzyć. 10 pompek w tej serii, uwaga. Stoimy na całych stopach i lecimy. Raz, łokcie idą na bok. Dwa, trzy, cztery, pięć. Proste ciało w prostej linii, nie wypinaj pupy. Siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Uważaj, żeby nie mieć tej pozycji. Dobra, bo wtedy nie mamy odpowiednio ustawionego ciała, nie ma odpowiedniego obciążenia. Wrócimy do tego w kolejnej serii. I teraz patrzę, co mamy. O, znowu wracamy do nóg, moi drodzy. Będzie krok za krok, czyli przejście nogą w tył i podniesienie nogi do góry, utrzymanie równowagi. 8 razy na prawą nogę, 8 na lewą. Ręce na biodrach. 2. 1, noga do tyłu, kolano w dół i góra, 2, 3, 4, 5, 6, 7, słuchajcie, ostatnia tą nogę, 8, druga noga, go, raz, tyle, 2, 3. Uwaga, to jest normalne, że możecie się chwiać. Trzeba wtedy mocniej się skoncentrować na napiętym brzuchu, na prostej sylwetce. I już nie wiem, ile mamy. Zrobię jeszcze 2, bo myślę, że to będzie mniej więcej 8. Jeżeli liczycie, no to wy zróbcie 8. Dobra, to ćwiczenie mamy. Ostatnie. Ok, do ostatniego potrzebuję krzesła, więc idę po krzesło. Słuchajcie, w zasadzie mogłabym zrobić to ćwiczenie z użyciem kanapy, tylko u mnie ta kanapa jest miękka, tutaj opada, więc będzie mi niewygodnie, dlatego wolę użyć krzesła, które jest twardsze i bardziej stabilne. Opieramy sobie o coś, co się nie przesunie, czyli o regał albo o ścianę. I moi drodzy, siadam sobie, albo w zasadzie o, wchodzę w taką pozycję, kładę nadgarstki na krześle. Otwieram klatkę piersiową i będziemy schodzić w dół, ale nie schodzimy za pomocą nóg i pupy,
tylko za pomocą rąk. Czyli uginam ręce do momentu, do którego jestem w stanie się utrzymać i wracam. Czyli ćwiczenie ewidentnie na triceps. 10 powtórzeń. Lecimy. 4, 3, 2, start. Raz. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ok. Teraz mamy chwilkę na oddech, chwilkę na łyk wody albo wody z elektrolitami. Na pewno nie pijcie Coca-Coli, nie pijcie soków słodzonych. Ok? Jeszcze chwila, możecie się tutaj w przerwie lekko ponaciągać, porozciągać. I zaraz wrócimy. Ja wrócę do mojego parapetu, wy do tego, na czym aktualnie ćwiczycie. No to co? 10 pompeczek. Spróbujemy je w tej serii zrobić trochę wolniej. Dobra? Im wolniej wykonujemy ćwiczenie siłowe, no tym mięsień musi trochę większą pracę wykonać. Dlatego ta seria będzie dłuższa. Przygotujcie się. 3, 2, 1. Lecę. Raz. 2. Wchodząc w dół robicie wdech. Z wydechem wypychacie. 5. 6. 7. Kończymy 8. 9. 10. Ja zrobię jeszcze dwie. Jeżeli macie siły, to zróbcie ze mną. Okej, super. Mam nadzieję, że zrobiliście 12, tak jak ja. Okej. Przygotowujemy się. Ja stanę sobie tym razem po przekątnej. Noga w tył, kolano do podłogi, a następnie podnosimy kolano do góry. 8, 8. Lecimy. Raz. 2. 3. 4. 5. Czujecie do pośladki. 6. 7. I 8. O racie, ja czuję swoje pośladki. Druga strona. Raz. 2. 3. 4. 5. 6. Oddychajcie, możecie sapać. Możecie głośno oddychać. I ostatni. Tak jest. Ważne, żebyście nabierali dużo tlenu w trakcie ćwiczenia. I ostatnia seria, ostatnie ćwiczenie siłowe oczywiście na dzisiaj. Tricepsiki. Lecimy. 10 powtórzeń, moi drodzy. 3, 2, 1, go! Hop, możecie ciężar trzymać na piętach, jak najbardziej. Otwórz klatkę piersiową. Znowu, mówiąc do was, zapomniałam liczyć. Myślę, że będzie 10, ok. Dobra, przybijam wam wirtualną piątkę za te wszystkie trzy serie pomnożone przez 2. Teraz już tylko się rozciągniemy, zrobimy tak zwany cool down, czyli rozluźnienie. Ok, lecimy, moi drodzy, z końcóweczką już. Zaczynamy od
położenia się na macie. Jedną nogę prostujemy, drugą przyciągamy do siebie ugiętą. Jeszcze nie wiem, co grupa bazylii robi. Grupa bazylii chodzi po pokoju. I wyprostujcie nogę. Hop. 3, 2, 1. Otwórzcie sobie biodro na zewnątrz. I przenieście teraz na drugą stronę. To ćwiczenie dobrze już znacie. 3, 2, 1. Uginamy dolną nogę, sięgamy po nią. Oddychamy. I zmiana. 3, 2, 1. Druga noga. Najpierw ugięta do siebie. Wyprostujcie nogę. Ja już wiem, co robi bazylia, więc grupa bazylii teraz musi coś przekąsić, bo bazylia teraz je. A my ćwiczymy dalej, ale to już są same przyjemności, rozciąganie. Uginamy, otwieramy biodro na zewnątrz lekko i przenosimy na drugą stronę nogę, patrzymy w stronę przeciwną. Dzisiaj dość mocno pracowały pośladki, to rozciągniemy sobie jeszcze mocniej. Jedna noga na drugą, kolano odwodzimy, przenosimy na zewnątrz. I teraz ta noga, która stoi na podłodze, podnosimy ją i dociskamy do siebie. Słuchajcie, jak widzicie, nawet po bazylii widać, że nie da się za długo leżeć na kanapie, że ruch jest nam potrzebny i po prostu musimy się ruszać. Także ćwiczcie. Odpalajcie nasze treningi, trenujcie z nami, bo cały czas leżenie na kanapie wcale nie jest takie przyjemne i fajne. Dobrze. 3, 2, 1. Rozluźniamy, zabieramy obie nogi do siebie, obie prostujemy. Spróbuj sięgnąć do palców stóp. Jeżeli mnie dotykasz, to po prostu próbuj, tak? Ok, uginamy, kładziemy stopy na podłodze, otwieramy kolana. Chwilkę, zostajemy. Kładziemy się na boku i podnosimy. Przechodzimy do siadu. Siad może być skrzyżny. Prostujemy plecy, wdech. Zabieramy prawą rękę do boku. Przyciągamy prostą do siebie. No i drugą ręką sobie pomagamy docisnąć ją. Przypilnujcie ramion, żeby było równo. I na pewno są mocno ramiona odciągnięte od uszu. Zabieram rękę do góry, uginam łokieć, chwytam go drugą ręką i wyciągam do tyłu oraz za głowę. Opuszczam lewą rękę i rozciągam prawy bok. Przechodzę do przodu, roll up. I teraz, moi drodzy, lewa ręka prosta, przeciągnijcie do siebie i pogłębiamy. 4, 3,
dwa. Jeden, hop, do góry. Trzy, dwa, jeden, hop. I rozciągnij jeszcze. Trzy, dwa, jeden, do przodu, roll up. Zmień skrzyżowanie nóg. Ustaw sobie dłonie w ten sposób, palcami w dół. I teraz połóż na podłodze. I lekko, bardzo delikatnie dociskaj nadgarstek. Okay, otwórz ręce na zewnątrz, złóż dłonie w pięści i skręcamy. Raz do środka, raz na zewnątrz. Cztery, trzy, dwa, jeden, wdech, wydech, stopy. Kładziemy na podłodze teraz. Złączcie nogi z wydechem. Zwińcie plecy w kulkę. Wdech, wyprostuj nogi. Skłon w przód. I roll up. Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję dzisiaj za ten cykl ćwiczeń. Bazylia też Wam dziękuję. Bardzo lubi z Wami ćwiczyć, ale jak widzicie, nawet Bazyl nie lubi leżeć. Także ćwiczmy, bawmy się ze swoimi zwierzakami, jakie mamy, bo to też jest dla nas ruch i dla zwierzaków ruch. No i moi drodzy, zaczynamy powoli wracać. Oczywiście powoli. Niedługo planujemy uruchomić kilka zajęć. Damy Wam na pewno znać. No i też już myślimy o wrześniu, robimy grafik na wrzesień. Także bądźcie czujni, sprawdzajcie stronę www.pcool.pl. Mamy dla Was jeszcze propozycje wakacyjne, będą i zajęcia stacjonarne, i będą zajęcia online przez całe wakacje, bo sytuacja jest dynamiczna. Nie wiemy, co będzie za kilka tygodni, także będziecie mieć do wyboru albo przychodzić do nas na żywo, albo dalej pracować z nami online w sieci. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. Bazylia. Idziemy na spacer, co? Tak?